dzień się skończył dla nas dobrze, no bo no, dojechaliśmy za miejscowym fighterem na drugim miejscu w grupie i w klasie, także no, dzień udany. Pogoda była no, zmienna, deszczowa, pierwszy raz jesteśmy tutaj na tej trasie. No udało się, po prostu się udało, po prostu no, dobrać dobrze opony, no i pojechać tak w miarę. Powiedz mi, czy ten sorbent na trasie, który był rano, jakoś wpłynął na twój styl jazdy? Wiesz co, no, dobrze, że jest przejazd zapoznawczy. Bo ten przejazd zapoznawczy można było sprawdzić, że ten sorbent nie jest taki śliski i dało się jechać normalnie, nie przeszkadzał tak jak na Limanowej. Delta integrale, to tylko. Rafał Szumiec, Automobil Klub Śląski, Lancia Delta, to piękne auto, które potem zabrało Volkswagenowi Mistrzostwo Świata i ono przez kilka lat potem zdobywało Mistrzostwo Świata. Natomiast miejsce pierwsze Krzysztof Rosa, Automobil Klub Polski, Mitsubishi Lancer, zapraszamy Krzysia. No już widzę, że bez córeczki zobaczył, że na Górskiego płacze, no to odpuścił temat. No. Czy szampany będą? Ja myślę, że możecie pozostać na tych w tym miejscu, na tych stopniach podium, tylko poprosimy jeszcze Jerzego Gołębieskiego, Bełtowski Motorsport, Automobil Klub Małopolski, Ford Cosworth Escort, miejsce trzecie w grupie HSZ. Serdeczne gratulacje. A miejsce drugie, Rafał Szumiec, Automobil Klub Śląski i miejsce pierwsze, Krzysztof Rosa, Automobil Klub Polski. To są najlepiej przygotowane samochody historyczne, które u nas startowały.